Od poniedziałku 18 maja po ponad miesięcznej przerwie działalność mogą wznowić salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne. Konieczne jednak będzie zachowanie odpowiedniego rygoru sanitarnego. Salon Lash House zamknęłyśmy jeszcze przed oficjalnym zamknięciem rządu. Każdy myślał, że będzie to trwało krótko. Niestety minęło już 2 miesiące. Bardzo się cieszymy, że powróciłyśmy i możemy nadal przyjmować nasze kochane klientki i prowadzić szkolenia. Zarówno klienci, jak i osoby wykonujące usługi będą musiały stosować odpowiednie zalecenia. Wśród nich są obowiązkowe maseczki, gogle lub przyłbice, używanie ręczników jednorazowych oraz przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub online. Dla klientów nie będą dostępne poczekalnie. Znamy zasady, znamy wszystkie procedury, przestrzegamy ich codziennie, na co dzień. To nie jest dla nas nowość, że artykuły, na których pracujemy, dezynfekujemy. Po każdej klientce stanowisko jest dezynfekowane, pracujemy w rękawiczkach, w maskach. To nie jest dla nas żadna nowość. Podobne zasady będą funkcjonować również w salonach fryzjerskich. Zmieni się bardzo dużo, bo będziemy przyjmować klientów pojedynczo na daną godzinę. Nie będziemy przyjmować wcześniej. Klient przed wejściem do salonu zostaną zdezynfekowane ręce. Po kliencie zostanie wszystko zdezynfekowane. Oczywiście będziemy zabezpieczeni w daną odzież. Rękawiczki, płyny do dezynfekcji. Odbieram już telefony, umawiam klientów telefonicznie, jak i przez stronę facebookową. Z czego bardzo się cieszę, bo tych telefonów, SMS-ów miłych jest mnóstwo. Bardzo się cieszę i robimy już zapisy. Na wieść o otwarciu salonów cieszą się również klienci. Pierwsze strzyżenie i zabiegi kosmetyczne już od poniedziałku 18 maja.